Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem powiedzieć o energetyce skóry, ponieważ to jest bardzo istotny temat. Wiele osób ma tą energetykę niestety zablokowaną, ponieważ wiele kobiet, wiele mężczyzn używa różnorakich kremów chemicznych, jak również innych produktów, specjalnych olejków. Na przykład nie polecałbym smarowania się olejkiem migdałowym, ponieważ olej migdałowy blokuje daną osobę. Jeżeli już chcecie smarować swoje ciało jakimś produktem, zróbcie to olejem kokosowym. Olej kokosowy naprawdę będzie bardzo pozytywnie wpływał na waszą cerę, na waszą twarz, na całe wasze ciało. Ale jeżeli będziecie po prostu się smarować nieodpowiednimi olejami, różnymi substancjami, które mają niekiedy dodatki chemiczne, wówczas zablokujecie sobie ciało, zablokujecie cebulki włosowe i wówczas będziecie czuli się niezbyt ciekawie, ponieważ ta chemia przez skórę oczywiście wchodzi do naszego ciała, do naszego organizmu. Jeżeli chodzi o głowę, możemy po prostu tą naszą głowę odblokować sobie tylko konfirmacją słowną. Jeżeli osoba ma na przykład problem z włosami, że po prostu wypadają mu włosy, że nie czuje się zbyt dobrze, głowa go boli, daną osobę, no to wówczas może zrobić taką konfirmację: odblokowuje trzon włosa. Druga konfirmacja: odblokowuje gruczoł łojowy. Trzecia konfirmacja: odblokowuje mięsień unoszący włosy. Czwarta konfirmacja: odblokowuje mieszek włosowy. To są właśnie konfirmacje, które odblokowują naszą głowę z wszelkiego rodzaju zablokowań, które się tam mogły znaleźć. A te zablokowania wynikają z tego, że używamy nieodpowiednich szamponów, używamy nieodpowiednich olejków, którymi namaszczamy naszą głowę. Używamy nieodpowiednich kolorantów do zmiany kolorów naszych włosów i to będzie po prostu oddziaływać w taki sposób, że będzie nam blokować właśnie całą skórę. Więc to jest teraz taka informacja dla osób, które się znają na radiestezji. Mogą po prostu zbadać swój potencjał energetyczny swojej własnej skóry. Jeżeli ten potencjał wynosi 10% lub 20%, no to wówczas jest nie bardzo źle z nami. Jeżeli nasza skóra, potencjał energetyczny wynosi 100%, wówczas wszystko jest w porządku, wszystko jest ok. Pory naszej skóry oddychają w odpowiedni sposób i wszystko jest w takiej harmonii, prawda? Ale jeżeli tak nie jest, no to po prostu osoba cierpi, są tak zwane zmiany koloru skóry, zmiany pigmentu na skórze, występują zaburzenia właśnie w organizmie przez to, że stosujemy nieodpowiednie olejki, nieodpowiednie kremy, nieodpowiednie szampony, nieodpowiednie żele do mycia naszej skóry. I właśnie to się negatywnie, drodzy kochani, odbija na naszym samopoczuciu, na naszym zdrowiu. Dana osoba może mieć depresję z tego tytułu, ponieważ jakaś chemia jest w jakimś szamponie i o tej chemii po prostu ta osoba nic nie wie. Myje się często takim szamponem, a po prostu tam jest tak odpowiednia chemia, która jest z dnia na dzień po prostu wdrażana do naszego ciała przez pory skórne. Ja dodam od siebie, że też próbowałem pewne takie olejki, które są z Indii, no i niestety te olejki zablokowały moją cerę, zablokowały mnie całkowicie. Właśnie nie czułem się z tym zbyt dobrze, także musiałem konfirmacją słowną odblokować całe moje ciało, musiałem odblokować całe moje czakramy, wszystko musiałem właśnie tą cerę doprowadzić do poziomu 100% energii. Ponieważ energia na powierzchni cery była po prostu bardzo, bardzo niska. Dlatego nie tylko trzeba zwracać uwagę na to, czym się odżywiamy, chociaż to jest taki też ważny faktor, żeby wiedzieć, co zjadamy i czy nie ma w tym jedzeniu jakiejś chemii, nie ma jakichś produktów toksycznych, które po prostu źle wpływają na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, ale również takim faktorem oddziaływującym na naszą cerę będą różnego rodzaju żele, różnego rodzaju perfumy, różnego rodzaju szampony, którymi się myjemy. Właśnie te produkty mogą nam zablokować naszą energetykę, naszą skórę i mogą obniżyć potencjał energetyczny naszego organizmu. Jest to temat bardzo ciekawy, właśnie od niedawno się zagłębiłem w tym temacie.
Także od razu przekazuję Wam informacje, żebyście na bieżąco mogli to zastosować w Waszym życiu, w praktyce. Czyli stosować więcej jakby żele do mycia ciała naturalne, pochodzenia naturalnego, mydło pochodzenia naturalnego, jak najbardziej naturalne, bo to będzie, drodzy kochani, odbijać się na Waszym samopoczuciu, na Waszym zdrowiu. I to jest taki właśnie istotny akcent, którym chcę zakończyć właśnie ten malutki filmik. Na marginesie polecam nasze promienniki mineralne, aronity, które można zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie, to jest Grenady i do widzenia.